kontrolą. Już gotowe, tak. Godzina 6 rano, wypływam z moim przyjacielem Krzysztofem na połów Okoni. A zobaczymy, co będziemy łowić. Jak, Krzysztof, oceniasz? Tolek, z tobą to zawsze muszą być ryby, to tak nie ma możliwości, żeby nie było, tak spoko. Spoko. Następne wejście na antenę przy wyciąganiu Okoni. Mam nadzieję, że będą. Tak jest. Ranek piękny, lekka mgiełka, falka. Wszystko się pobudziło do życia. Dobra. Będę wyginął ostrożnie, ostrożnie, tak. Żeby nie poszedł w kotwicę. Dobra. Jest w kotwicy? Nie. To kij niżej do wody. Niżej do wody, tak? Jak on wygląda? O, poczekaj, bo weź wędkę. Czekaj, bo leciutko. O! No ten to musi iść na sesję, wiesz dlaczego? No, bo jest kolorowy. Tak jest, to jest. To jest, zobacz. Ale ostrożnie, bo żyłka strzeli. Bo ona jest, wiesz. Czekaj. Czekaj, to weź tu. Czekaj, teraz tak, weź go bokiem ustaw. Złap go, o tak. On zaraz się, o patrz, widziałeś, pięknie podniesie. Czekaj, ale... Powoli, bliżej. Nic nie komentujesz tak na sucho konie. No co mam komentować? Kurde, takie piękne konie mam. Podziwiam. Oj, przepraszam. Ciebie też okładam. Postawiam. Przyszło. No. Ładny? Widzi pan, panie Tośku? Kurde. Tak się łowi. Piękne okłady. Tak się łowi. No tak się.